rolnik szuka żony. Kamila oceniła kandydatów i znów rozgniewała widzów. Pojawiły się uszczypliwe komentarze. Kamila w programie Rolnik szuka żony dała się poznać jako konkretna i pełnocenna osoba. Z czasem widzowie show zaczęli jednak coraz częściej krytykować rolniczkę. Wszystko za sprawą tego, że biznes z pieczarkami stawia na pierwszym miejscu, a na kandydatów patrzy jak na potencjalnych pracowników. Kamila na początku programu Rolnik szuka żony otrzymała najwięcej listów. Rolniczką zainteresowało się sporo mężczyzn. Szybko została okrzyknięta jako jedna z najbardziej wybrednych uczestniczek. W najnowszym odcinku oceniła potencjalnych partnerów, a fani ostro zareagowali na jej słowa. Są zdania, że nie poszukuje miłości, a idealnego pracownika do biznesu z pieczarkami. Rolnik szuka żony. Kamila krytykowana przez widzów. Ósma edycja Rolnik szuka żony powoli zbliża się do końca. Kamila odprawiła do domu Jana, a na gospodarstwie pozostali Adam i Tomasz. Widzowie zarzucają rolniczce, że wszystkie jej randki wyglądają jak rozmowy kwalifikacyjne do pracy. Kamila ma również problem z otworzeniem się przed uczestnikami i z trudem mówi o przyszłości czy uczuciach. Zobacz, Rolnik szuka żony. Reżyser o hejcie na Kamilę. Taki polski schemat, że nie można być pięknym, mądrym i bogatym. W najnowszym odcinku rolnicy przedstawili swoich kandydatów rodzinie i przyjaciołom. Z pewnością ich opinia może przesądzić o wyborze potencjalnego partnera. Widzowie zwrócili uwagę, że Kamila o swoich kandydatach wypowiada się w taki sposób, jakby mówiła o rekrutacji idealnego pracownika do pieczarkarni. Fani są zdania, że rolniczka nie szuka związku. Każdego ocenia, jakby wypowiadała się na temat pracownika. Tok rozmowy tak samo, nie jak na randce, tylko w pracy. Czy to żart, co ona powiedziała? Jeden na pieczarkarnię, a drugi do życia prywatnego pasuje. Kogo by nie wzięła i tak wyląduje w pieczarkach. Nie tędy droga. Partnera nie szuka na pewno. Ocenienie przez pryzmat, czy się nadaje do roboty. Masakra, czytamy. Kamila w programie Otwórz galerię. Jak myślicie, kogo wybierze Kamila?